Pamiętacie ten projekt sprzed paru miesięcy? No właśnie. Minęło trochę czasu. Zabieramy się za budowę. Tak, jak widzicie, rozpoczynamy budowę. No, budowę takiego modelu rozpoczyna się zawsze od przeczytania instrukcji obsługi, czy też instrukcji nie tyle obsługi, ile budowy i montażu. Ja powiem wam, że no, nie jest to mój pierwszy model. Od wielu lat, czy też powiedzmy, no, od dzieciństwa budowałem najróżniejsze modele. Od takich właśnie modeli, nazwijmy to redukcyjnych, czyli takich miniaturek różnych pojazdów, samolotów, czołgów, poprzez modele RC, czyli zdalnie sterowane i takie technicznie bardziej zaawansowane. Także myślę, że taki Haunebu 2, tak jak tutaj pisze, latający talerz Haunebu 2, nie będzie mi tutaj żadnych problemów sprawiał. Aczkolwiek zawsze jest zależne od tego, co tutaj w tym worku jest i czy po prostu wszystkie te wypraski z sobą pasują, ale wydaje mi się, że tutaj, jak już widzę przy tej ilości części, nie powinno to żadnego problemu nam powodować. Natomiast oczywiście taki proces może trochę potrwać. Ja powiem wam, że z doświadczenia wiem, że takie coś to około jednego dnia można byłoby to już złożyć. Natomiast tu trzeba będzie dokonać malowania, lakierowania, także parę dni to potrwa. No cóż, zabierzemy się do roboty. Ja będę co jakiś czas wam tutaj pokazywał, jak postępują prace naszego latającego, przy naszym latającym talerzu. No, jeżeli tu chodzi o kawałek historii, to już wiecie z moich filmów, ja już filmy nagrywałem na ten temat. Powiem tylko, że ten pojazd, nazwijmy to, nie całkiem tutaj odpowiada, w cudzysłowie, rzeczywistym parametrom, jakie tutaj dostały się do nas poprzez różne kanały. Nie wiadomo tak naprawdę, jak daleko one są rzeczywiste, jak daleko fantastyczne, ale przyjmując, że te dokumenty gdzieś na jakiejś tam bazie jakichś, powiedzmy, i technicznych rysunków z tamtych czasów bazowały, to powiem, że już tu pewna nieścisłość jest w tym pojeździe. Pewne elementy wyposażenia, no, według mnie są tu błędnie zidentyfikowane, ale nie będziemy sobie mimo to takimi drobiazgami zawracać głowy i psuć zabawy. Po prostu zbudujemy i zobaczymy, no i zobaczymy, co na to Stefan, jak się dowie, że właśnie budujemy tutaj w czeluściach naszych piwnic zupy kwantowej i jego kafelki właśnie taki wehikuł. No, jak widzicie, prace postępują. Tu już są takie konsole dobudowane, sterowania. Także no, całość bardzo fajnie się składa. Widać, że jakiejś specjalnej dokładności części tutaj nie ma. To jest w takim poziomie, powiedzmy, amatorskim, ale bardzo dobrze. Foteliki, to wszystko tutaj się zamontuje zaraz. No, trzeba teraz to polakierować, czyli ja to na początku sobie polakieruję, tak, no, żeby było łatwiej i ładniej. No i troszeczkę odbiegniemy od schematu. Takie konsole są trzy, widzicie, takie trzy rodzaje sterowania. Tutaj następna wchodzi w to miejsce i trzecia w to miejsce. Więc tutaj jest taka fajna, są takie fajne tekstury, nie wiem, czy to widać, takie jakby deski z drewna. To oczywiście według instrukcji montażu ma inny kolor, ale ja położę tutaj deski z drewna. Będziemy mieli piękną drewnianą podłogę w naszym Haunebu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także ja zabieram się do lakierowania i można powiedzieć, że pierwszy taki etap budowy wnętrza został praktycznie zakończony. Zawsze w takich modelach jest tak, że wnętrze w sumie no, najdłużej trwa i
wymaga, no jest tu wiele takich drobnych elementów. A w przypadku tego modelu jest to dosyć jeszcze proste. Zaraz my to zrobimy. No, problem będzie polegał na tym, że z tego fajnego wnętrza niewiele będzie widać po skończonej budowie, ponieważ wszystko będzie zamknięte. Ja mam nadzieję, że będzie można może ten dach w jakiś sposób, postaram się go tak zrobić, żeby był zdejmowany i żeby można było zajrzeć do środka. Także zabieramy się za lakierowanie. Tak, 3 godziny pracy minęły i zobaczcie, jest coś takiego powstało. Jest to wnętrze owego Haunebu'a, czy Haunebu 2. O, trochę jak mówiłem, zmiany, zrobiliśmy drewnianą podłogę. Fotele obiliśmy czerwoną skórą, a jakże, jak stary Stefana restauruje oldtimera, no to nie ma lipy tutaj. Teraz, żeby to tak sztucznie nie wyglądało, no to go troszeczkę tutaj, takie ślady eksploatacyjne na nim zrobimy w środku. No, urządzenie ma już 80 lat, także trochę trzeba tu coś porobić. No tu wygląda na to, że chyba będzie można było ten dach zdjąć i zajrzeć do środka, dlatego ja takie rzeczy tu zaraz wykonam. A po prostu do tego celu użyję takie tutaj pigmenciki, które tu specjalne do modeli są. No dawno widzę, nie używałem, nie mam tutaj jakiegoś odpowiedniego pędzla, ale zaraz zobaczymy, co się tutaj z tego porobi. Czyli tak troszeczkę tutaj, no i tak sobie troszeczkę, powiedzmy sobie tu tak po tych deseczkach. No, dobra. To wystarczy. Ja się jeszcze tu trochę pobawię. Mam nadzieję, że praca ruszy dalej wkrótce. I myślę, że tą pierwszą fazę możemy uznać za zakończoną. Tak, słuchajcie. Minęła następna godzina. To jest teraz efekt razem ponad 4,5 godziny pracy. Mamy wykonany kompletnie całe wnętrze. Są zegary, tablice przyrządów, jak widzicie. Są tutaj fotele, są pasy bezpieczeństwa. Także dzieje się. Podłoga jest tutaj pomalowana na taki drewniany kolor. Taki, słuchajcie, wyłożyliśmy wnętrze naszego Haunebu dębowym drewnem. No, jak żeby nie inaczej. Jakby nie było, restaurujemy tutaj oldtimera. Lipy nie będzie. Ciekawostką jest to, że ja po prostu nie miałem tutaj takiej farby drewnianej i użyłem Afrika Brown naturalnie. No i całkiem nieźle to wyszło. Do tego użyłem takich tutaj pigmentów. To są takie, każdy modelarz zna taki trik, który po prostu się tutaj nakłada. To jest takie malowanie, powiedzmy, na sucho, można byłoby tak wręcz powiedzieć. I to się po to robi, żeby tą podłogę troszeczkę tak postarzec. Ja to troszeczkę tak tu pokażę. Nie wiem, czy ostrość dobrze złapię, zawsze się zbliża to. Tego tak nie widać, ale może zauważycie, że ona nie już jest nie taka błyszcząca, tylko taka wydeptana, taka, no, żeby to miało wrażenie, że ten pojazd był po prostu używany. Troszeczkę jeszcze tutaj pracy nad tym trzeba będzie tu poświęcić temu, ale jak widzicie, nabiera nasz Haunebu kształtu. No i ja tu zabieram się do roboty. Postaramy się troszeczkę tutaj go powoli obłożyć tu resztą karoserii, aby nadać mu taki dyskoidalny kształt i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także przede mną następne kilka godzin pracy. Tak, mamy trzy elementy głównego jakby tutaj płyty nośnej, niech tak będzie. Spodu to jest spód, ale spód od wewnątrz. No, zobaczymy, jak to tu pasuje. Zobaczcie, że jest to bardzo fajnie, to Revel zrobił. Bardzo łatwo to się składa. Powiem wam, że aż podejrzanie prosto. No, ale zawsze jakieś niespodzianki mogą się tu wydarzyć. Zobaczymy. Na razie idzie to bardzo fajnie. No i praktycznie można powiedzieć, zobaczcie,
Nie ma kleju, a jednak to całkiem... Co, tu trzeba będzie jeszcze dopasować. Tak. Tak to będzie wyglądać. To jest spód. Tu będą takie trzy elementy, które... dowiemy się zaraz, co to będzie. Ja opowiem później, jak go zmontujemy, to sobie o tych elementach troszeczkę popowiadamy. W ogóle o całej historii tego Haunemu. A teraz zobaczymy, jak to będzie pasować. I to, słuchajcie, mniej więcej tak będzie. Tu już patrzę, że tu coś się dzieje nie tak. Aha. Dobra, to już wiemy. Jest w porządku wszystko. To sobie zaraz dopasujemy. Także widzicie, no, zaczyna się tu przypomina to już taki talerz, trochę taki kabriolet. No, zobaczymy zaraz, jak to się nam to skończy całe tutaj, powiedzmy, budowa. Tak, ciemno się już zrobiło na zewnątrz. Minęła następna godzina pracy. Widzicie, następne elementy już tu leżą przygotowane. Tu takie okienka, które takie szczelinki wyglądają jak takie, no, okienka strzelnicze, byśmy mogli powiedzieć, w jakimś bunkrze. One sobie tutaj zaraz wejdą do środka, z tej strony będą wystawać. Zaraz sobie to zrobimy. A tu, jak widzicie, już można sobie nasz Haunebu powoli, widzicie, nabiera tu formatu. Zaczyna się wszystko już tworzyć. Także ja przystępuję do tutaj próby zamontowania tutaj obudowy. Na początku tak prowizorycznie włożymy tutaj właśnie te okna. Tak, to wszystko powiem wam, trzeba było wyciąć oczywiście z tych wyprasek. No, oczywiście opiłować tutaj nadwyżki materiału, dopasować, ale powiem wam, że wszystko fajnie pasuje. Widzę, że tu nie ma raczej jakiś dół, góra, to wszystko wygląda tak samo, także je tutaj włożyliśmy, no już na wcisk bardzo ładnie pasują. No i teraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Dobra, posuwamy się dalej. Jak widzicie, nasz tu Haunebu nabiera powoli kształtu. Taka uwaga techniczna dla wszystkich, którzy tutaj go by chcieli zbudować, to pamiętajcie, że... zdejmiemy to, może tak, wyjmiemy to wszystko, rozłożymy. Do tej fazy nie sklejajcie jeszcze tego wszystkiego, to trzeba to dopasować. Na początku trzeba ten element spasować, te wszystkie trzy elementy tutaj sprawnie, powiedzmy, połączyć i dopiero wtedy po kolei obłożyć go tymi płytami, powiedzmy, bo one oczywiście, nazwijmy to, tutaj tak fajnie pasują. I wydawałoby się, że można by było je na przykład tak skleić, o, w ten sposób. Zademonstruję, tak na szybkiego, powkładamy sobie to. Widzicie, jest taki talerz. No i oczywiście można by było tutaj już sobie wkleić to, całą naszą kabinę. I w jakiś sposób go tu nałożyć i byłoby fajnie. Nie, tak nie jest. To będzie bardzo ciężko do dopasowania w ten sposób. Dlatego, tak jak instrukcja zaleca, najpierw to, a potem po kolei te elementy tutaj dopasować. Wtedy unikniemy jakichś niepotrzebnych małych katastrof, które potem będzie trzeba naprawiać. Ja tak zawsze też buduję. Na początku, zanim cokolwiek po prostu złożę, skleję, no to jest to po prostu kilkakrotnie dopasowywane. Dlatego też trwa to troszeczkę. No, ale po to jesteśmy, więc budujemy. Dobra, jak widzicie, powoli nabiera to wszystko kształtu. Tu jest taka kopuła, ona jest teraz na wcisk. Ja postaram się tak zrobić, aczkolwiek nie wiem, czy będzie dało radę później jakby otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Podejrzewam, że raczej nie. No cóż, no
Ale wiemy, że jest wnętrze, wiemy, że są pasy, jest podłoga z drewna dębowego, także jest, jest fajnie. No cóż, będziemy powoli zamykać tutaj ten korpus i zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie, bo to nie jest takie wszystko fajne. To jest oczywiście próba, to jest jeszcze nie na klej, tylko tak złożone. Troszeczkę tu walczyłem z pewnymi elementami, ale jak widzicie, powoli udaje się to dopasować. No, troszeczkę tutaj taki jest jakby... no, trzeba popróbować. Są takie wypustki, ich za bardzo nie widać, ale myślę, że zobaczymy, jak to będzie w całości wyglądać. Dobra, czyli patrzcie. Teraz rozwiązaliśmy zagadkę. Tak to trzeba montować. Na początku nie przyklejać tej podłogi tutaj do tego elementu. Trzeba ją zostawić tak na wcisk. I ten talerz, te blachy, tak nazwijmy to, zamontować od tej strony, czy też tutaj widać, można dokładnie to sobie wyregulować i ustawić i cały złożyć, i to pasuje bardzo dobrze. Tu widzicie, mamy otwartą przestrzeń, tutaj wejdzie taka kopułka, będzie można chyba ją zdjąć, chyba jednak się uda tak zrobić, żeby zobaczyć, co tam w środku jest, i dopiero potem ten dekel tu nałożyć, jak już, czyli dekel, tą podłogę do niego. Będzie to o wiele łatwiej i o wiele po prostu, nazwijmy to, no, ułatwi nam cały montaż. Jak widzicie, wszystko jest bardzo dokładnie, to wszystko to strzela troszeczkę, bo to nie jest jeszcze sklejone. Ja to po prostu dopasowywałem. Zaraz zajmę się sklejeniem. Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj wnętrza nie pomalować. I wtedy zobaczymy, i na dzisiaj to wystarczy, i za tydzień myślę dalsza część budowy, i zobaczymy, już będziemy się zbliżyć powoli ku efektowi końcowemu. Myślę, że 2 tygodnie, dlatego że ja go po prostu buduję, no, w niedzielę sobie poświęcam parę godzin na budowę, chociaż no, kto wie, może w tym tygodniu po pracy, jak będę miał ochotę, no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie próbujemy. Jak widzicie, wszystko na razie przebiega zgodnie z zamierzeniem, aczkolwiek nie całkiem zgodnie z instrukcją, właśnie z tego powodu. Także gdyby ktoś taki sobie haunę budował, to pamiętajcie, nie łączcie, czekajcie, może... Nie łączcie tego elementu wewnętrznego na stałe z tą podłogą, tylko tak, żebyście to ułatwi wam montaż całego tutaj tego korpusu. Widzicie, została praca wykonana, jest cały korpus zrobiony. Jeszcze parę takich poprawek, ale ogólnie już wszystko jest tak, jak trzeba. Wnętrze widać, kopułka jest tutaj, będzie można ją ściągać. Ja ją tak zrobię, że można ją ściągać. Także widzicie, jest. Zresztą tak nie całkiem siedzi, ale musicie sobie to wyobrazić, to będzie tutaj nałożone. Zresztą zaraz to włożymy, tak na chwilkę tylko. Dobra. I jest, powiedzmy, haunebu. No. Prawie gotowy. To znaczy, teraz zacznie się właściwie najtrudniejsza taka praca, bo będą detale różne tam montowane, a co za tym idzie, tu troszeczkę więcej uwagi trzeba poświęcić, no i oczywiście też będzie to dłużej trwało, ale jak widzicie, jest w porządku. Spasowanie takie, powiedzmy, jest standardowe, ale bardzo dobre. Troszeczkę musiałem tu gdzie poprawić, jeszcze tu taki pierścień, tu jeszcze troszeczkę pracy wymaga, ale ogólnie dzieje się. Także no, zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że uda się to wszystko pozytywnie do końca doprowadzić, ten projekt, i zaprezentować wam już w następnej części, no, być może cały już gotowy i polakierowany model. Dobra, na dzisiaj wystarczy. Ogólny czas budowy
Jest to około prawie 8 godzin w tej chwili, jest 8 godzin pracy, czyli taki dzień roboczy. I jak widzicie, jest taki tego efekt. Dobra, także do następnego razu, trzymajcie się. Tak jak widzicie, powoli zbliżamy się do końca budowy. Przede mną jeszcze malowanie. Tutaj można powiedzieć, że cały już pojazd, no, nasz Haunebus został już polakierowany, to znaczy na niego nałożona główny kolor. On został za pomocą aerografu nałożony, bo to była dosyć spora powierzchnia. No, ale ten aerograf nie nadaje się do malowania takich, powiedzmy, jakichś no, szczegółów. To będę musiał tu ręcznie wykonać. A tu, jak widzicie, tutaj te elementy, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementów, to są ostatnie elementy, które potrzebne są do skończenia budowy, czyli wkrótce zakończenie. Tu oczywiście są jeszcze wypraski i tam jest jeszcze kilka i tam jeszcze sporo elementów zostało. No właśnie, tak jak to zawsze bywa, dobry mechanik, kiedy coś zmontuje, to zawsze zostaną jakieś części, ale w tym wypadku jest troszeczkę inaczej. Ja opowiem wam później, jak zakończymy budowę, o powodzie właśnie pozostawienia tych części, dlaczego one tam się znalazły, a nie będą tutaj w naszym Haunebu montowane. No i po zmontowaniu trzeba będzie się zabrać za malowanie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także ja zabieram się do budowy, słuchajcie, tutaj. Tu widzicie, będzie montowane uzbrojenie. Tu wykryłem, że to są takie sprzężone armaty Borzing MK108. No, tak był podobnież uzbrojony ów Haunebu. My sobie na końcu, jak już będzie gotowe, pomalowane, no to opowiemy sobie troszeczkę o historii, jak to się ma do rzeczywistości i opowiem sobie o tym uzbrojeniu, było czy nie było, po co to, komu, na co i czy w ogóle takie coś zaistniało kiedykolwiek w naszej czasoprzestrzeni jako wydarzenie historyczne, ale to na koniec. Na razie zabieram się po prostu do montowania tych ostatnich części. No i zobaczymy zaraz, jak to nam pójdzie. Tutaj wszystko jest już, jak widzicie, bardzo fajnie zrobione. Od spodu tu już dostają powoli kolory. Tu jeszcze będę musiał to poprawki. To właśnie będzie zaraz robione. Także my sobie tutaj dzisiaj pozwolimy troszeczkę się pobawić farbami. No i cóż. I będzie finalny montaż. No to cóż, zaczynamy. Zakrywa tak, pokrywa, ale nie całkiem tak jak trzeba. Dlatego warto zawsze drugą warstwę nałożyć. Ta czarna się bardzo dobrze kładzie, także powinno być fajnie, prawie jak aerografem. Tak. Dobra, no i tak sobie to po kolei. No, się tutaj bawimy. Ja powiem wam, że mam dużo zabawy z tym. To jest też taka pewnego rodzaju, powiedzmy, medytacja. Ja kiedyś, budując takie modele, no po prostu byłem w zupełnie innym świecie, a zbudowałem ich troszeczkę. Także nie jest to pierwszyzna dla mnie. Aczkolwiek szkoda, że no, mój stary sprzęt, wszystkie te aerografy już nie ma ich. Ja pożyczyłem ten jeden właśnie, jak wspomniałem, brata mojego, ale on nie jest najlepszy, także zdecydowałem się wrócić do starej sztuki malowania ręcznego i powiem wam, że właśnie takie modele, no choć tutaj no, tak troszeczkę. O właśnie, położymy. Taka prawdziwa sztuka to jest właśnie malowanie ręczne, to jest takie tradycjonalne, tradycyjne modelarstwo. Kiedyś znałem takiego pana, nazywał się Redkowski, miał sklep modelarski w Hamburgu
I to był chyba jeden z najsłynniejszych sklepów swego czasu w całych Niemczech. Tam przyjeżdżali modelarze z całych Niemiec do niego. Niestety sklep już nie istnieje, pan Radkowski zmarł. Sklep dotrwał prawie do 100 lat. Wyobraźcie sobie, że prawie 100 lat miał ten sklep. Już przed wojną i w czasie wojny pan Radkowski sklejał modele. Przywoził je ze Stanów Zjednoczonych, wtedy jeszcze mówił, i były z tym pewne kłopoty, ale o tym może kiedyś indziej opowiem. Natomiast on miał taką kolekcję swoich modeli, właśnie taką 1,72 w skali 1,72, to była kolekcja samolotów, i wszystkie były pomalowane ręcznie, włącznie ze znakami rozpoznawczymi. Sobie trzeba wyobrazić 1,72, jak to wygląda. I powiem wam, że one fantastycznie wyglądały. Ja nigdy nie widziałem tak świetnie pomalowanych samolotów ręcznie. I wtedy zobaczyłem dopiero, co to znaczy, właśnie kiedy jeszcze tych aerografów nie było, jak to właśnie się robiło. To był rzeczywiście mistrz, jeżeli o to chodzi. Dobra, mamy trzecią wieżyczkę tutaj już gotową. No, one sobie tutaj zaraz doschną, a ja przejdę dalej do malowania naszego talerza, nazwijmy to. Trochę to potrwa i zobaczymy, co dalej. Czyli tak, budowa dobiegła końca, słuchajcie. To znaczy budowa, ale tu jeszcze tak to się prezentuje, widzicie, od spodu. Jest uzbrojenie, nawet nie wiem, czy to będzie widać, ale tu się nawet te lufki ruszają, tych borzingów. To się też obraca. Ja na razie nie chcę tutaj tym jeszcze manipulować, bo to wszystko jest świeże. Tu nóżki trzeba będzie jeszcze, czy też stopki, podwozie, nazwijmy to, takie łapy lądownicze. Tu będzie trzeba jeszcze troszeczkę nimi manipulować i troszeczkę mocniej tam, bo to wszystko jest na wcisk tak włożone na razie. Może i tak zostanie, bo to bardzo mocno siedzi. No i oczywiście przejdziemy do kamuflażu. Tak to teraz tu wygląda. Jest wnętrze. Ta kopułka jest oczywiście zdejmowana, więc jest fajnie, nie ma problemu. No i oczywiście schemat tutaj malowania. Tu będzie trzeba się troszeczkę pomęczyć. Tu są jeszcze takie taki pierścień. On jest tutaj, nie chcę go teraz zdejmować, ale no dobra, niech siedzi. Tu go jeszcze będę musiał wyjąć i tu też trzeba będzie takie szczeliny wentylacyjne domalować, nazwijmy to. One są w dwóch kolorach, w czerwonym i czarnym, także tu trzeba będzie pędzelkiem troszeczkę się pobawić. Także dużo zabawy jeszcze przede mną. To będzie właściwie najcięższa z wszystkich prac. Budowa bez takie częściowe, takie główne malowanie, nazwijmy to, niebiesko-czarne, tak jak właśnie tam też na instrukcji było. Ja sobie pozwoliłem troszeczkę tutaj na taką wariację, tu jest srebrne, tam w instrukcji było czarne i niebieskie, i no ja sobie to tak zostawiłem, ponieważ cały projekt to jest przecież fantazja. Więc troszeczkę dodałem od siebie. Bardzo fajnie się go sklejało. Na pewne rzeczy trzeba uważać. Mimo że cały model ma bardzo mało części, bo zaledwie 60 parę. No i budowałem go do tego momentu to jakieś, powiedzmy, nieco ponad 10 godzin, 10-11 godzin budowy z tym właśnie malowaniem. Jeszcze schemat malowania potrwa, to na pewno będzie z 3 godziny, 4 na pewno jeszcze. Czy można go polecić początkującym? Wyglądałoby na pierwszy rzut oka, że tak, ponieważ mało części, wszystko dosyć fajnie pasuje, ale jednak są pewne takie, powiedzmy, pułapki montażowe tutaj, wynikające z instrukcji też tego składania. Oczywiście wychodząc z założenia, że wszystko idealnie pasuje, no to oczywiście można tej instrukcji zaufać. Natomiast są pewne takie elementy, które bardzo ciężko się montowały, jak na przykład właśnie ta obudowa, ten korpus cały tutaj, i on właściwie, tak jak tu jest pokazany, miałby być po kolei przytwierdzony. Ja zrobiłem to odwrotnie, przytwierdziłem go po prostu. No ja tam zresztą wspominałem troszeczkę nie tak całkiem jak w schemacie, nie zachowałem tej kolejności i to ułatwiło bardzo mocno ten cały montaż i dokładność spasowania.
też na tym zyskała. Także troszeczkę doświadczenia takiego modelarskiego by się przydało, ale myślę, że jeżeli ktoś z Was budował modele, ja widziałem na naszym podróżniku tutaj, ktoś składał fajnego bardzo Focke Wulfa, niech napisze, niech pokaże zdjęcia, ja bym się bardzo, bardzo byśmy się z tego uradowali, jak on wyszedł, jak ten projekt się zakończył. Może otworzymy właśnie taki dział modelarski dla takich ciekawostek. No, mamy Haunebua. Jeszcze troszeczkę pracy przed nim, przed nami, przede mną przede wszystkim, ale myślę, że wszystko się pozytywnie. Ja już tutaj namalowałem schemat takiego kamuflażu. On nie jest całkiem zgodny tutaj z tym, co jest w instrukcji pokazane. Ale no, w instrukcji jest również taki fantastyczny schemat, ponieważ nigdy takiego, powiedzmy, nie ma żadnych danych na ten temat, jak były malowane obie obiekty, czy w ogóle były, czy w ogóle właściwie istniały w takiej rzeczywistej formie. To jest cały czas zagadką. Natomiast właśnie z tego powodu ja pozwoliłem sobie sam taki wzór kamuflażu tutaj nałożyć i orientowałem się oczywiście na powiedzmy w tamtych czasach panujący nazwijmy schemat, który był malowany na samolotach czy statkach niemieckich czy też niemieckiej maszynerii wojennej z tamtych czasów pod koniec roku 45 i to jest mniej więcej, jeżeli chodzi o farby właśnie zgodne. Tutaj widzicie takie delikatne ryski tu i ówdzie, to są właśnie takie powiedzmy zadrapania, które ja nałożyłem na niego po to, żeby nabrać mu troszeczkę takiego, żeby po prostu bardziej żywotny, taki żywy stał się ten, żywotny, żywy stał się ten model, gdyż inaczej wyglądałby bardziej jak zabawka, a nie jak model, dlatego tu jeszcze właśnie prace trwają, tu nałożymy sobie za chwilę troszeczkę pigmentów, pobrudzimy tu i ówdzie, zrobimy takie ślady eksploatacyjne, tak żeby to po prostu troszeczkę tak oryginalniej wyglądało. No i cóż, później kiedy zakończymy, no to postaram się, trzeba będzie przed postaraniem się nałożenia różnych, kiedy się mówi kalkomanii, dzisiaj mówi się dekalów, czy dekals, dekale, tak dzisiaj się podobnież mówi, ale ja nakładam kalkomanię, więc nałożymy na niego sobie kalkomanię, czyli takie znaki rozpoznawcze i różne numery przynależności do jakiejś jednostki takiej fikcyjnej, sobie to zaraz zrobimy. Ale w tym celu na początku nałożę te pigmenciki, te właśnie taki, postarzymy ten model. Później przyjdzie na niego warstwa lakieru bezbarwnego i tutaj ja już mam właśnie lakier, z tym, że to są resztki, także mam nadzieję, że mi starczy, ponieważ dawno już nie budowałem modeli i po prostu zapasy wyczerpały się, ale mi się wydaje, że to jeszcze wystarczy. Bo właśnie trzeba przed nałożeniem kalkomanii polakierować go po to, że lakier wyrówna po prostu to wszystko. Na to położymy kalkomanię. Potem jeszcze jedna warstwa lakieru, żeby tę kalkomanię przykryć i to nada całemu modelowi, czy tym kalkomaniom taki... będzie to miało wrażenie, jakby owe znaki rozpoznawcze były namalowane, a nie naklejone. I na to położymy wtedy jeszcze lakier matowy. I to wszystko wtedy będzie, no, model już gotowy. I ja powiem Wam jeszcze coś takiego, że jak już go sobie do końca zrobimy, to ja opowiem wtedy coś na temat historii tego typu obiektów, a w szczególności właśnie tego tutaj, którego mamy na stole. I myślę, że będzie to taka ciekawa opowieść na zakończenie budowy. Także ja zabieram się do pracy. Tak jak widzicie, kamuflaż już nałożony. Teraz zabieramy się do takiego tak zwanego washingu, czy jak to się dzisiaj mówi, a po prostu nakładamy takie ślady eksploatacyjne. Widzicie takie zadrapania, rdze, troszeczkę rdzy takiej,
To wszystko po to, żeby po prostu nadać mu taki bardziej charakter, taki troszeczkę życia tutaj wpuścić w to i żeby to się tak po prostu, no nie takie sterylne było, tylko wyglądało, że ktoś tą maszynę używał. To jest taki czasochłonny proces, ale daje to bardzo fajne efekty. Jak widzicie, może na kamerze troszeczkę to już jest widoczne, tak? To w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej. Mi się wydaje, że taka sesja zdjęciowa na koniec pokaże to najlepiej. Także bardzo fajnie to wychodzi. To są takie pigmenty firmy Tamiya, która takie coś robi, ale nie tylko, jest cała. Ja akurat takie mam. Powiem wam, że to są resztki jeszcze, tak samo jak te farby. Tutaj w tym wypadku lakier bezbarwny, matowy i błyszczący. On będzie potrzebny, ponieważ zanim nałożymy tu kalkomanię, to będziemy musieli troszeczkę go tutaj wyrównać to wszystko. I to wyrównuje się lakierem bezbarwnym. Na to nakłada się kalkomanię, czy dekale, jak się to dzisiaj popularnie mówi. Potem się jeszcze raz warstwą również takiego błyszczącego lakieru na to nakłada i to daje wtedy taki efekt, że znaki rozpoznawcze czy jakieś numery wyglądają nie jak nalepki, tylko jakby były rzeczywiście namalowane. I potem na całość jeszcze przyjdzie lakier matowy i to będzie zamknięte i budowa zakończona. I ja wtedy po zakończeniu tej budowy opowiem właśnie taką historię na no nie powstanie już tego modelu, tylko w ogóle powstania tej takiej historii, jeżeli chodzi, czy to jest taki zarys historyczny, jak to się ma z tymi Haunebu i innymi tego typu obiektami, czy one rzeczywiście istniały w naszej rzeczywistości, czy jest to tylko fikcja i fantazja. O tym sobie troszeczkę porozmawiamy w takim zakończeniu tego projektu. A na razie ja tutaj sobie dalej poczynam. Tak, dobrnęliśmy do końca. Haunebu gotowy. Tak się on prezentuje. Ja zrobię jeszcze taką fotogalerię na końcu, abyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Tu są takie ciekawe smaczki na nim jeszcze powstały. Powiem wam, że cała budowa sprawiła mi dużo radości. Obyło się w sumie bezproblemowo, poza jednym takim trikiem, który trzeba było zastosować. Poza tym wszystko było bardzo fajnie spasowane, bardzo fajnie skonstruowane. Też udało mi się to tak zrobić, no nie było to w tym żadnego problemu, że po prostu ten dekel, nazwijmy to, nie przylepiłem i można sobie zajrzeć do środka, co tam w środku jest. Nie wiem, gdzie tu są drzwi w nim. Tu się doszukiwaliśmy. No, Marcin twierdził, że widocznie teleportacja. Bardzo prosty sposób na opuszczanie, wchodzenie i opuszczanie całego obiektu. No cóż, powiem tak, jest gotowe. Czas pracy to około 20 godzin, no może nieco ponad 20 godzin takiej czystej pracy, powiedzmy, budowy. Zajęło mi to 20 godzin, podzieliłem oczywiście na 14 dni, czyli 2 tygodnie się z tym bawiłem. Tak, teraz jest gotowy. Zaprezentuję wam zaraz taką galerię zdjęciową. Natomiast powiem wam, że to jeszcze nie wszystko i nie koniec naszej przygody z Haunebu, bo oczywiście budowa takiego obiektu jest jednocześnie pretekstem do zaprezentowania możliwości, czy takie coś miało miejsce. Bo tak jak widzicie tutaj również jego kamuflaż, jego tutaj powiedzmy numery i takie odznaki przynależności do jakichś oddziałów, no są oczywiście fikcyjne czy fiktywne. Nie jest znane żadna taka jakaś operacja w wykonaniu tych obiektów. W ogóle czy te obiekty istniały i skąd się wzięły, to jest już samo w sobie taką ciekawostką i zagadką. Ja o tym właśnie postaram się w takim osobnym materiale, który wkrótce się ukaże na Podróżniku, o tym opowiedzieć, bo powiem wam, że wyszło tutaj w czasie budowy, wyszły pewne ciekawostki związane z nim, pewne elementy zaczęły się
układać w taką, no powiedzmy, jedną całość, czy też spójność, o której warto by opowiedzieć. Jeszcze na końcu powiem wam, że jeżeli o to chodzi, tu jeszcze może od spodu widzicie takie fajne zabrudzenia, no jeszcze tu można było troszeczkę, powiedzmy, to dopieścić, tak nazwijmy to, ale ogólnie, aha, jeszcze powiem wam, że cały model jest wykonany w skali 1,72, czyli pasuje do innych, kto taką kolekcję ma, to on by teoretycznie tam się wpisywał w to. Jeszcze na koniec taka ciekawostka związana z samym modelem. Otóż po złożeniu go zostało jeszcze oczywiście kilka części różnych. W samej instrukcji pisało, że niektóre części są niepotrzebne, a niektóre po prostu w ogóle nie były opisane. Ja muszę wam powiedzieć, że one po prostu... wygląda na to, że były dwie wersje planowane. Nie tylko tego Haunebu, ale też jeszcze innego takiego pojazdu, znaczy innego, powiedzmy, innej wersji tej maszyny. Ten projekt chyba Revell porzucił. Były z tym problemy. Nawet tu była taka... Właśnie to był też powód, dlaczego ja go zakupiłem sobie parę miesięcy temu. Właśnie ponieważ ogłoszono, że nie będzie wolno go sprzedawać, bo to jest kultywowanie jakichś nazistowskich tradycji. Przynajmniej tak czerwono-zielona frakcja sobie to zażyczyła. Ja natomiast powiem wam, że oczywiście zakupiłem go natychmiast, zanim to weszło w życie. Czy weszło, czy nie, nie wiem, bo można go oczywiście dalej kupić i zakupić. Czyli wygląda na to, że się nic nie stało, aczkolwiek ze sklepów to zniknęło. I ktoś oczywiście zaraz napisał taki komentarz mi później tam, że o, przecież można kupić, co ty gadasz, nie ma żadnego... Oczywiście, że można kupić, ponieważ jak gdziekolwiek byłoby to zabronione, to oczywiście nie będzie zabronione to na całym świecie. I tak wielu modelarzy na przykład kupuje modele dotyczące tego typu historii, na przykład w Hiszpanii albo w Japonii, gdzie w ogóle takich nie ma się. Zresztą w innych krajach Europy też, tylko w Niemczech jest taka na przykład, powiedzmy, no, specyficzna sytuacja, nazwijmy to, nie wchodząc już tam w szczegóły. W każdym razie tak czy siak oczywiście, że go można dostać, co wcale nie znaczy, że taka dyskusja była i takie próby były zblokowania właśnie tego modelu, co już jest dla nas też ciekawostką. Ja o tym właśnie opowiem w tym całym takim materiale osobnym, a teraz zapraszam tutaj na prezentację całego modelu, taki materiał fotograficzny z przebiegu budowy oraz z końcowej takiej jego tego wyniku. Także my żegnam się z wami i powiem tak w tajemnicy, jestem ciekaw, co na to Stefan, jak zobaczy ten model. Chyba wydaje mi się, że wszyscy będziemy ciekawi jego reakcji. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.